Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach. Dzisiaj robię sobie gitarę do Greenboxa. To jest instrument Ibaneza, taki raczej wyższy model koreański, neck free body. Nie pamiętam teraz konkretnie, która to była wersja, RGT chyba, coś takiego. Bardzo chciałem podziękować Jarkowi Sawickiemu, który mi ją kiedyś po prostu sprezentował w pewnym momencie. Ta gitara nie miała na sobie lakieru. Gucio znalazł jakiegoś ziomeczka swojego, kuzyna chyba nawet, który trochę tam się para lakiernictwem. Jak wiecie, ja zawsze powtarzam, że lakiernictwo, on się para lakiernictwem samochodowym. Lakiernictwo gitarowe to jest bardzo, bardzo trudny temat. I ten instrument jest tak pomalowany, wiecie, na takie dobre 60%. Grubo to jest powiedziane 60%, bo patrząc na przykład sobie na ten zaciek, no to jest takie 30% albo nawet 20%. No ale tak overall można sobie tak to powiedzieć. Zresztą ona już w ogóle była taka fioletowo-niebieska i była już pokryta innym lakierem, ale tamten lakier mi się nie podobał. No więc generalnie Gucio jeszcze raz poprosił swojego kuzyna Jarka również. Zresztą to taka Jarkowa gitara jest, żeby no przemalował jeszcze raz tą gitarę. No i to jest instrument, który w tym momencie wyszedł. Śmieję się właśnie, że to jest taka gitara do Greenboxów. Zobaczymy sobie w tym odcinku, jak ona właśnie w tych Greenboxach się zachowuje. Co ja mam zamiar teraz z nią zrobić? No mam zamiar z nią zrobić następującą sprawę. Najpierw oczywiście jej zakonserwuję podstrunnicę, najpierw jej wypoleruję progi, poszukam do niej części, ale najważniejsze dwie części tego instrumentu już posiadam. W tle gra zespół Anthony Rocker, jeżeli słyszycie co tam, te hałasy, to jest Anthony Rocker właśnie. Dwie najważniejsze części tego instrumentu są to przetworniki Vermilion, oczywiście, jak najbardziej. Vermilion, tutaj jest to Obsidian Mantra, jeden z sygnowanych przetworników. W tym momencie w ofercie Vermiliona są cztery sygnowane przetworniki. Jeden Bazooka, jeden Jacka Hiro, znaczy zestawy chyba nawet. Obsidian Mantra właśnie, no i oczywiście mój. I to jest przetwornik bridge'owy, który wyląduje w tym instrumencie. A tutaj mamy do czynienia z przetwornikiem neckowym i jest to P90 w housingu humbuckera, więc tak będzie, no trochę będzie inaczej po prostu to rozwiązane, nie będą tutaj dwa humbuckery, ale ten oczywiście z racji na to, że Vermiliony się bardzo ładnie rozłączają, będzie tutaj rozłączony systemem push-pull, najprawdopodobniej w gitarze będzie jeden volume, może nawet zrobię ten otwór gdzieś tutaj, tak żeby te dwie dziury było widać. Zobaczymy, mam nadzieję, że nie pęknie lakier. Więc ja się zabieram za ten instrument, no i co, i działamy. Tutaj trzeba będzie trochę przeczyścić miejsce na siodełko, trzeba będzie w ogóle znaleźć to siodełko, trzeba będzie dobrać klucze, najprawdopodobniej te klucze też dobiorę od sasa do lasa i w ogóle bardzo, bardzo dziwne. No zobaczymy co z tego wyjdzie. No, ogólnie jest takie, żeby zrobić tą gitarę, wiecie, no z części, które tutaj są. Tu jest na przykład taka szuflada z kluczami, już tu są trochę posegregowane gdzieś na podłodze. Już mam dwa typy. Jeden typ to jest takie złote gotochy, albo najprawdopodobniej oryginalne klucze z tego instrumentu, no bo mają te takie bolczyki i tam też są takie te bolczyki. Zobaczymy. Najchętniej ten w ogóle tak pozakładał, żeby było, wiecie, połowa złotych, a druga połowa srebrnych, a jeszcze trzecia połowa, żeby było czarnych na przykład. Mniejsza połowa. Natomiast generalnie no to taki jest zamysł. To jest mniej więcej linia moich dwóch innych Ibanezów, które mam. Tego jednego, który latał sobie gdzieś tam kiedyś po schodach. Mostek do wyboru jest następujący. Albo taki framus, zobaczymy. Albo w ogóle odpał totalny w postaci mostka a la Telecaster. Tego jeszcze nie wiem. Ku temu się najbardziej generalnie skłaniam. Ten mi tak najbardziej pasuje tutaj do tego instrumentu. No i co? Jeszcze tu szukam różnych innych części. Muszę znaleźć drugą ramkę albo zdecydować, czy wkręcamy to w korpus. Niestety nie znajdę płytki, kurczę, maskującej od Ibaneza. No chyba takiej nie mam. Ale ja w odmętach innej szuflady znalazłem płytkę, która generalnie jest płytką z takiej gitary. Ale jajca, no tego się w ogóle nie spodziewałem. Jeszcze powinienem znaleźć tutaj tą od gniazda gdzieś, muszę jeszcze tej poszukać. No więc akcja wygląda w ten sposób, że słuchajcie, ja o tym zapomniałem oczywiście. Tutaj na główce był binding.
No i Gucio tak w ogóle mądrze się zapytał mnie, tutaj przejdziemy sobie. Gucio się tak niemądrze zapytał, ty Ksania, ten binding to ci tak wyciągnąć z tej główki? No i się na niego spojrzałem, no i co miałem powiedzieć, jak zaproponował, ale ładnie będzie wyglądało z tą główeczką taką obindingowaną lekko, a potem po prostu Gucio ucieknie pracować do Ameryki, do fabryki Gibsona i będzie skrobał w standardach, chociaż ostatnio nawet w studio jest binding. A tutaj jest plan na mostek z pick-upą i tutaj jest plan na ramkę. Już to jest nawet z tego co widzę wkręcone, więc nie wiem czy się da teraz wykręcić. Kurde, nawet znalazł śrubki pod kolor. Boże święty. Boże święty, co za człowiek, złoto, znaczy żółty. Nie każdy żółty, co jest się złotem w świecie. Te żarty są po prostu tak śmieszne. Postanowiliśmy trochę przepolerować generalnie to wszystko, żeby wyszedł taki leciutki relik, żeby wyszedł i zobaczymy co z tego wyniknie. Fajnie się odsłania ten niebieski, o którym wam mówiłem, że pod spodem ta gitara była taka w takim fluorescencyjnym niebieskim. To prawda, nie wiem czy to na wszystkich powierzchniach będziemy robić, ale generalnie no, jest to nasza zabawa też tak naprawdę i po prostu sprawdzamy możliwości tego wiecie, no i polerowania i tak dalej, tak jakby uczymy się na tym wiośle, zamiast się uczyć na wiosłach klientów, ale moim zdaniem fajnie to wygląda. Więc chyba będzie spoko. No to taki relikowany bindingek jeszcze. I wyszło drewienko, i wyszło to niebieskie spod spodu, czym było pomalowane wcześniej. Drobny taki binding, ale myślę, że będzie fajnie odcięte. O, tutaj mi ładnie wyszło, także nawet drewienko nie wyszło. To też nieźle. Siodełko nie jest przypadkowe, bo siodełko jest z kości bawolej zrobione jeszcze przez Artura Dogiela. Było kiedyś w moim takim dinie, z tego dina go wyjąłem, tam wsadziłem zwykłe, więc myślę, że tutaj da radę. No cóż, jedziemy. Gucio ładnie zrobił binding. Podoba mi się z tą cienką kreseczką tego lakieru pod spodem. Zrobiliśmy też taki tutaj, znaczy Gucio zrobił, ale w serwisie w sensie zrobiliśmy też taki fajny, taką fajną otoczkę dookoła. No to nic, teraz trzeba złożyć siodełko, zamontować pick-upy czy elektronikę od spodu. To w ogóle jest złota ramka od Ibaneza, nie wiem czy już mówiłem. No i co, i założyć struny. Struny też generalnie wybrałem takie fluorescencyjno-zielone. Ciekawie to będzie wyglądało. Nie w tym roku, w zeszłym roku na targach kupiłem te struny Aurora. To są amerykańskie struny, które podobno no nie tracą tej powłoczki, bo jak wiecie, no DR-y potrafią sobie w miejscu kostkowania tą powłoczkę stracić. Zobaczymy też, jak one grają. Z tego, co mi się wydaje, takie struny chyba już można kupić w sklepie moim zaprzyjaźnionym, czyli dogitary.pl. Sprawdzajcie oczywiście zniżki. Przypominam też, że na Vermiliony też są zniżki. No nic, biorę się. Jedziemy. Powiem więcej, chyba nawet nie będę obcinał końcówek. Kurde, no super to. Super to wygląda. No więc tak, no oczywiście tak, do nacięcia siodełko tutaj. No i do ustawienia jest również wysokość. Wybrałem sobie taką gałeczkę. No ale ładnie, te kolorki się bardzo ładnie prezentują. Tutaj jest tak, że są dwa srebrne siodełka, musiało tak być. Tutaj jest tak, że są czarne klucze, srebrne nakrętki, złote nakrętki i złote podkładki różnej wielkości, też musiało tak być. No tak być musi. Trochę się zastanawiam, czy nie będzie trzeba przesunąć leciutko tego siodła, zobaczymy jak to gra i co się tutaj dzieje. No może nie, może generalnie będzie dobrze, więc ja sobie ustawiam akcję strun. No i chyba już następny ten, to już chyba test chyba trzeba będzie nagrać, nie?
Ogłoszenia fokpasterskie. Bardzo dziękuję za każdą zostawioną łapkę w górę. Namawiam do zostawienia łapki w górę. Bardzo dziękuję za każdą nową subskrypcję. Bardzo dziękuję za to, że chce się Wam oglądać ten kanał. Czekam oczywiście na Wasze miłe, nieburaczane komentarze i oczywiście czekam na Wasze pytania i czekam na to, żebyście mogli też również Wy udzielić odpowiedzi, jeżeli macie doświadczenie w jakiejś kwestii. Pamiętajmy o tym, że jest to mega, mega społeczność. Zapraszam, jeżeli chodzi o społeczność, właśnie na grupkę Fogowicze, grupka Fogowicze na Facebooku. To jest grupka, w której można się podzielić wiedzą. Sprawdzajcie zniżki w opisie odcinka, sprawdzajcie super akcje, super promki, róbcie wszystko tak, żebyście, wiecie, gdzieś kupili coś taniej i być może właśnie dzięki moim zniżkom uda Wam się to zrobić. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do tego, ażebyście pomagali mi w rozwoju tego kanału. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do tego, ażebyście patronowali, ażebyście robili to poprzez Patronite, poprzez guzik wesprzyj, czy ostatnio przez nową formę, która również jest w opisie. Jednorazowego wsparcia, jeżeli nie chcecie tego robić cyklicznie. Oczywiście mega, mega dziękuję za wszystkie fanty, które przekazujecie na rzecz kanału. Jesteście niezmiernie mile widziani z tymi rzeczami. Część z takich rzeczy ląduje później na nagrody. I tak jest właśnie w tym miesiącu. To jest Nuksik. Nuksik, szanowni Państwo, jest razem z takim jeszcze dodatkowym małym sterowniczkiem. To jest Nuksik, którego można wygrać, jeżeli jest się patronem właśnie w tak zwanej zabawie patronatowej co miesięcznie. Zapraszam oczywiście również do serwisu Gitarowa Mgła w Łodzi. Bardzo chętnie dopieścimy Waszą gitarę i dokonamy tego, żeby była jeszcze fajniejsza, jeszcze lepsza i żeby grało Wam się jeszcze na niej wygodniej. Jeżeli natomiast szukacie jakichś gitarowych gratów używanych, być może warto zajrzeć na mojego OLX-a, bo ja tak, wiecie, no część z tych rzeczy, które tutaj mam, raz na jakiś czas wystawiam, raz na jakiś czas to chcę sprzedać. Są zawsze dobre ceny, zawsze dobry towar i zawsze można się fajnie dogadać. Jeżeli robicie natomiast zakupy w sklepie Toman, wiem, że robicie, bardzo dużo ludzi po prostu kupuje tam rzeczy, 30-dniowy zwrot, 3-letnia gwarancja i po prostu mega, mega szeroki wybór asortymentu od najtańszych do najdroższych rzeczy w bardzo dobrych cenach. Jeżeli robicie zakupy w tym sklepie, będę bardzo, bardzo zobowiązany. Znowu zapraszam do opisu odcinka, jeżeli będziecie robili zakupy w sklepie Toman z moim tak zwanym reflinkiem. Toman mi dzięki temu wypłaca kaskę, a ta kaska idzie na to, że tutaj są jeszcze ciekawsze rzeczy i że to może być moją pracą, za co tak samo jak za Patronite'y mega, mega Wam dziękuję. A zatem wyszła całkiem fajna, bardzo mi się podoba. No ja już pograłem, więc mogę też powiedzieć, jakie są moje wrażenia. Pick-up ten, mimo tego, że jest to pick-up, który teoretycznie jest, wiecie, do death metalu i w ogóle, to on wcale nie jest jakiś taki ciemny, wręcz bym powiedział, że jest bardzo, bardzo jasny. Ten Obsidian Mantra tutaj robi taką robotę takiej żyletki przebijającej się. Być może o to chodzi w death metalu. Oczywiście ja tutaj death metalu dzisiaj nie zagram, chociaż będzie trochę też metalowo. Będzie próbka metalowa, będzie próbka taka na hi-wacie, to nie wiem nawet jaka, i będzie próbka na końcu improwizacyjno-grunge'owo-kajasowa, moim zdaniem. Chociaż w stroju standard E, co jest ciekawe. W każdym razie ten pick-up ma tak sporo takiej górki, jest taki fajny, jazgotliwy. Jak się rozłącza, to ja z reguły mówię, że te pick-upy od Vermiliona się rozłączają całkiem przyjemnie i całkiem fajnie. Tutaj też jest całkiem przyjemnie i całkiem fajnie, ale nie do końca to jest to, czego bym się spodziewał, bo tutaj jest tak... Co to tak trzeszczy? Bo tutaj jest tak bardzo generalnie... Tutaj jest... Ale jak on się tak rozłącza, to tak też się robi jazgotliwie, więc no jest na tyle ciekawe, że ja nie mam takiego brzmienia. I ten pick-up no, wyróżnia się pośród wszystkich, które tutaj mam, na pewno bardzo, bardzo no, na plus tym, że jest po prostu mega, mega inny, więc on nie jest dla wszystkich, ale nie jest też tylko i wyłącznie do grania jakichś strasznych ciężarów, grindcore'ów i tak dalej, moim zdaniem też całkiem fajnie się tutaj odnalazł w tych rzeczach, które zagrałem. No P90, no to wiadomo. Niby wszyscy mówią, że tłusto, a tak naprawdę to moim zdaniem też wcale nie. Więc wyszła taka całkiem, no taka gitarka, powiedziałbym, z takim charakterkiem takiego piasku troszeczkę.
dosyć ciekawie, bo ja chyba takiej gitarki do tej pory z takim charakterkiem, takiego piasku nie mam. Taki trochę może Telecaster na sterydach. No i teraz jest pytanie, czy to nie przez to ten pick-up tak gra, że to jest taki mostek? No tego to już się nie dowiemy. Słuchajcie, posłuchajcie pierwszej próbki. Na wtyczkach VST krótki fragment takiego ryfu metalowego. Dostałem do gitary.pl, do sklepu, paseczek sygnowany przez Ryszarda Ochockiego, ten czas ręcza. No i generalnie ten paseczek mi tu idealnie do tej gitary pasuje, więc myślę, że to się wszystko ładnie zebrało. Teraz już rzeczony miś pod spodem, no bo obiecałem sobie, że właśnie tak to zrobię, że tego misia tutaj na tym greenboxie wkleję. No jest rzeczywiście ewidentnie, trzeba powiedzieć, że jest to ciekawe rozwiązanie przez to, że ten kolor jest taki. Oczywiście on tutaj w tych moich światłach też bardzo, bardzo różnie wygląda. Dobra, teraz sobie to wyłączę i obejrzyjcie sobie ten instrument tak już naprawdę dokładnie. Moim zdaniem wyszedł bardzo fajnie, chociaż tak naprawdę to wymaga szlifu progów, no ale tych strun mi jest na razie szkoda, więc będę się męczył, ale on tutaj w wysokich pozycjach trochę nie gra, no może się troszkę gryf też, nie wiem jak on tam się, nie, no gryf generalnie jest taki, że trzeba tu będzie zrobić jednak szlif progów, ale to wszystko tutaj mi bardzo ładnie siedzi. No i oczywiście chciałem powiedzieć następującą sprawę, to jest pewnego rodzaju tryptyk. No bo kto ogląda ten kanał, ten wie, że ja już mam takiego Ibaneza, który jest wyciosany i rozczochrany i z różowym pick-upem w ogóle też, i on generalnie latał po schodach, i to jest taki wiecie, no mój Ibanez, no mam go już sporo tak naprawdę, i to moim zdaniem jest Ibanez do pary z tym Ibanezem. Oczywiście jest jeszcze jeden, czyli moja stara RG350, na której nagrywałem dużo tej NTK ekipy. Zresztą ona tu jest taka bardzo, hip-hopowa generalnie, bo nawet się NTK załapała, nawet się maratlon załapał, więc ona jest taka łódzko hip-hopowa, no ale też jest HCLD, czyli jest hardkorowa łódzka. No i moim zdaniem te trzy Ibanezy tak ze sobą, no trzech nie mam rąk, żeby wam je pokazać, te trzy Ibanezy tak ze sobą działają. Posłuchajmy tego hi-wata. We'll be right back.
Nie jestem pewien, na Hajłacie nie zagrałem w tej środkowej pozycji. Za chwilę wam zagram w tej środkowej pozycji. Wsłuchajcie się, czy ja tutaj czegoś nie porąbałem, a tak naprawdę to... Czy Irek nie porąbał kabelków? Czy tutaj nie ma przeciwfazy na tym, na środku? No moim zdaniem tak się zastanawiam, czy to po prostu jest to połączenie tego rozłączanego czy nierozłączanego humbuckera z tą P90, które jest takie no mega, mega dziwne. No niby ten sygnał nie robi się takie nosowe i niby nie jest to w ten sposób, ale no generalnie coś tutaj w tej środkowej barwie jest też dziwnego. No ogólnie ta gitara ma brzmienie dziwne, które mnie się podoba. Oczywiście ten pick-up jest no uniwersalny, mimo tego, że on jest taki jazgotliwy, tak powiedziałem. No czasami taka jazgotliwość w pick-upie się przydaje i czasami taka jazgotliwość też jest pożądana. No pewnie nie jest to pick-up dla wszystkich, a w Vermilionie jest dużo różnych fajnych pick-upów, które być może są trochę bardziej dla wszystkich, ale też fajnie, że mają, znaczy, że Irek ma takie opcje, wiecie, no, że jest też ciekawie inaczej i że nie wszystko jest na jedno kopyto, nie? Możecie zawsze sobie stan typowy kupić przetwornik, jeśli ten wam nie przypasił. No ja to zostawiam, to u mnie zostanie w takiej formie, to u mnie tak jak tutaj widać będzie. I to chyba na dzisiaj, szanowni państwo, to jest już wszystko. A teraz będzie improwizowana długa próbka, w której będę bawił się zarówno przełącznikiem przetworników, w której będę bawił się zarówno gałką volume. Wszystko jest zagrane na przesterze, więc te wszystkie czystsze brzmienia wychodzą właśnie z gałki volume. Włączam sobie też w labodze w jednym kanale, jak tutaj naciskam, widać, to włączam sobie delay, a jak tutaj podchodzę i tutaj naciskam, to włączam Nobelsa ODR-a, który mi ten sygnał podbija, a potem jeszcze na koniec podkręciłem sobie te gainy, więc taka jest teraz frywolna, zabawowa na jednym motywie. Motyw jest bardzo prosty. Tak mniej więcej, wiesz, jakiego mnie się to kojarzy bardzo z zespołem Kajas, chociaż jest w standard, tak jak powiedziałem. Dziękuję wam za wszystko, co dla kanału robicie, dziękuję wam za każdego lajka, za każdą subskrypcję, za każdą dyszkę na Patronite, najbardziej dziękuję za wszystko, co robicie, mega, mega propsiory. Przed wami ostatnia, najdłuższa próbka, jak ktoś wytrzyma do końca tej próbki, to niech napisze, co ja tam ciekawego na końcu tej próbki wrzuciłem.
końcu odcinka jest taki oto kot. Taki młodzież kocia tutaj jest. O, proszę bardzo. I to jest to, na co wszyscy czekali, czyli właśnie kot taki, o. Dla ocieplenia wizerunku taki mruczando takie. O, mruczy. 1500 sztuk. Czyli ma od tyłu z 900, a przód z modelu 99. A, czyli to może pan to jeszcze raz powtórzyć. Tył z 900, przód z 99, tak? Dokładnie, tak. No, robiony w latach chyba 84-87, DS85. Silnik 2.0, na gaźniku 100 koni. Aha. No i 25 tysięcy sztuk na cały świat. Myślę, że w Polsce ich jest 10. Szczerze. A jak z serwisowaniem tego? Ciężko? Ciężko, nie? No trochę ciężko. Części to Szwecja, Finlandia, ale da się trochę w Polsce dostać, bo dużo z 900 pasuje. Silnik też był jeszcze 99, więc tak. No, aha. Da się dorwać jeszcze. Są warsztaty w Warszawie, które to robią. I jak się tym jeździ? Fajnie? Fajnie. Skrzynia jest do kitu akurat, kompletnie, ale poza tym no fajnie naprawdę. To jest dobra zabawka. To Kangol Sena tym zapierdala, nie? Nie, chyba nie. Chyba jest i starszy niż inny. Ale dobrze, no nie, jadę z lepszą lotówką 130, jest okej. Okay. Fajne. A gości... Nie patrzę, jak tam wyprzedza, tak się dziwi z uśmiechem. Kangol Sena tym jeździ. Gościnnie Hubert, który teraz pracuje w McDonaldzie. Hubert tak naprawdę pracuje w McDonaldzie, nie?